I'm on a bull hunt. What's a bull hunt? Like a scavenger hunt? Scott and his brother made up when they were kids. Mrs. Landon, I just thought I'd give it one more try in person. Scott's unpublished works need to be collected, examined. You're never going to see his papers. Is it real? Or was it my imagination? Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj witam Was ten sam skład co przed tygodniem, czyli Hubert Spandowski, czyli Mando, ja i jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć, witam Cię Mando, witam wszystkich. I dzisiaj temat również ten sam co przed tygodniem, tylko tydzień temu mówiliśmy o książce Historia Lizzie", a dzisiaj porozmawiamy o naszych pierwszych wrażeniach po dwóch pierwszych odcinkach serialu Historia Lizzie" który miał swoją premierę właśnie przed tygodniem. Dwa pierwsze odcinki, odcinek pierwszy łowy na Bafa i odcinek drugi, krwawy Baf. Przypominam, że serial historia można oglądać legalnie w Polsce w Apple TV. To nie jest jakaś bardzo droga platforma, chociaż ja nie zostanę z nią na dłużej, bo nie czuję się do niej przywiązany, nie ma tam nic, co by mnie um, trzymało przy niej. Serial będzie miał 8 odcinków, czyli tak naprawdę obejrzeliśmy już 25%. I dzisiaj sobie o tych dwóch pierwszych odcinkach porozmawiamy. Ale zanim do tego przejdziemy, a w zasadzie, no to y, wszystko się ze sobą wiąże, o twórcach. Dwa zdania o twórcach. Po pierwsze, y, w sumie, jeśli chodzi o tych twórców, twórców, to ja nie mam zbyt wiele do powiedzenia, bo reżyserem wszystkich ośmiu odcinków jest Pablo Lerain, którego ja nie znam. Scenarzystą jest Stephen King, który na chwilę obecną. Nawet jestem zaskoczony pozytywnie, powiedzmy. To, 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 jest ta, to jest taka historia, że poczekamy tak naprawdę do końca, e, jak on z tego wybrnie. Producentem jest JJ Abrams i to są tak naprawdę te trzy nazwiska y, y, tam na, na szczycie, no bo jeszcze można muzykę, zdjęcia i tak dalej, e, to, to o tym za sekundę. Coś tu chcesz o nich powiedzieć, o tych panach? Znaczy, wiesz, to, to tylko warto wspomnieć, że ten Pablo Larraín to, ja się też przyznam, że że go nie znam, bo nie widziałem żadnego, chyba, jego filmu. Natomiast ja się trochę zaskoczyłem, że to on jest twórcą tego serialu, dlatego że to jest w sumie dosyć głośne nazwisko w tej chwili, bo on odpowiadał za film Emma, który był bardzo ciepło przyjęty i to był taki hit spory w zeszłym roku. Ja pamiętam, że jak się zaczęła pandemia, on się pojawił w naszych kinach, no to. Raczej same zachwyty pod kątem tego filmu spływały. Głównie też była chwalona warstwa audiowizualna. No i się w sumie tak trochę zdziwiłem, że, że to właśnie ta postać została wybrana do serialu, jakby tego nie brać, no bo no, no jednak raczej on robił rzeczy do kina, no ale no cóż. Zobaczymy jak właśnie sobie poradzi z całym tym materiałem, tym bardziej, że no, umówmy się, King nie jest akurat scenarzystą, który ułatwia zadanie y, reżyserom, bo, bo znając jego podejście do materiału źródłowego i po tym co możemy widzieć po tych dwóch odcinkach, no to, y, no to, to, to jest taki King, no, póki co y, właśnie raczej ten nie, niezbyt dobry pisarsko, ale to co zaraz o tym jeszcze podyskutujemy. No, ja powiedziałem, że wybrnął, bo serial wygląda jak serial z XXI wieku, a nie z lat o, 90., tak, tak. A, a King no, ostatnio nawet ostatnio nie popisał się i, i, i pisał, jakby nadal żył w latach 90. No ehm, ale to jest w zasadzie klepie jeden do jednego prawie książkę, chociaż, chociaż też miesza, no ale nie wiem, czy to jest pozytywne akurat. To za chwilę. Najpierw o nazwiskach mhm. jeszcze. E, bo z drugiej strony kamery mamy bardzo fajne nazwiska. I po pierwsze para głównych bohaterów Julian Moore, która gra tytułową, Lizzie London i Clive Owen, który gra Scotta Landona. Ja ci powiem, że kupuję ich e, po całości. Tak zauważyłem, że w, zauważyłem patrząc na to, co się dzieje w internecie, że Julian Moore chyba nie jest jakoś lubianą aktorką. Ja nie wiem dlaczego. Nie mam z nią jakiegoś wielkiego doświadczenia. Mm, ale tutaj ona wypada fantastycznie. To jest dla mnie Lizzy po prostu jeden do jednego. To jest Lizzy, którą kupuję. I, i to jest Lizzy zarówno w scenach dramatycznych, jak i w scenach takich szalonych, bo tutaj mamy scenę przecież jedną taką w drugim odcinku, gdy Clive Scott przychodzi z krwawym buffem, to oni tam nad ranem to tak, takie wariactwo wręcz e, prezentują. I, I dla mnie gra. Dla mnie gra ta para e, rewelacyjnie. No, może wiesz, no, jak mamy tam retrospekcję takie bardzo z, jeszcze z czasów studiów, no to to, e, no, no to nie są tak młodzi aktorzy. nie? Tutaj g, g, grają tym, że e, Lizzie zmienia się, zmienia się długość włosów tak naprawdę. Jak, jest, jak są długie, włosy, to wiemy, że to jest przeszłość, jak są krótkie to jest teraźniejszość, ale ja kupuję po całości te parę. Czy to jest w ogóle dosyć ciekawy zabieg, zaczynając od tego, co wspomniałeś na końcu, czyli tych retrospekcji, że tutaj nie bawiono się w jakieś specjalne odmładzanie tych aktorów. Ja się nawet zdziwiłem, no bo jednak z perspektywy czasu akcji tej książki, no to w zasadzie te pierwsze wydarzenia, to jeżeli ja dobrze pamiętam, to jest z 15 lat różnicy pewnie, pomiędzy tym wiesz, co widzimy na początku, takie te ich pierwsze mhm. kroki, a, a tym, co widzimy na końcu. Więc w sumie to jest ciekawy zabieg, że właśnie mówię, nie próbowano ich na siłę jakoś odmładzać, jakoś grać strojami i tak dalej. Ja to nawet kupuję, bo w sumie wydaje mi się, że to by wyglądało jakoś sztucznie, a, a tak to całkiem nieźle gra. Tym bardziej, że i, i ona, i on to są świetni aktorzy. I ja. Osobiście Julian Moore, nawet nie tyle powiem, że ją jakoś bardzo lubię, ale ona gra, w, czy grała w wielu filmach, które lubię. Ja z nią trochę mam problemów, dlatego że ona y, mi się y, jako aktorka kojarzy bardzo często z takimi mocnymi, dramatycznymi rolami. I po prostu, wiesz, ja mam ją trochę sklejoną w głowie z tego powodu, tak trochę negatywnie, ale nie negatywnie w sensie, że ja ją negatywnie oceniam, tylko mam ją sklejoną w głowie z negatywnymi emocjami bardzo często, bo wiesz, bo to są takie, mhm. mówię tej postaci, y, albo przeżywałem jakieś ciężkie dramaty, albo coś w tym stylu. I byłem ciekaw właśnie jak to tu wypadnie, no bo jednak tutaj ona jest taką ciepłą, pozytywną postacią i na razie bardzo mi się podoba właśnie od tej strony aktorskiej. I Clive Owen też, pomimo tego, że on tutaj na razie za wiele nie ma do pokazania, jego ja w sumie dawno nie widziałem gdzieś tam w kinie czy w telewizji, ale wypada w porządku, także jako ta główna para wypadają bardzo sympatycznie. Mm -hmm. No tutaj na, na najbardziej na Julian Moore leży ten serial, bo ona tak, i, i w teraźniejszości, i w przeszłości, w zasadzie nawet nie tylko pierwsze skrzypce gra, to, co bardzo często to jest teatr jednego aktora. Ehm, dobra. Julian Moore. Pomimo tego, że mówisz, że miała wiele bardzo dobrych ról, to jest też kingowa aktorka, ponieważ grała matkę Margaret White w najnowszej, ostatniej wersji Kerry. No a oprócz niej mamy dwie inne kingowe aktorki. Jennifer Jason Lee, która tutaj gra Darle de Boucher, czyli siostrę Lizzy, taką, tą taką stanowczą i z zasadami. Ta, 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 to, to jest ta, ta, bo tutaj są dwie siostry. I y, mamy John Allen, która gra Amandę de Busher, czyli Mandusie Trusie, czyli tą taką wariacką siostrę, która dodatkowo y, no, ma swoje demony i ma swoje choroby. Obie są kingowymi aktorkami. Pierwsza grała córkę Dolores Claiborne w ekranizacji książki Dolores Claiborne, to jest postać w sumie której nie było w książce. Ta czy córka była w książce, ale jako dziecko. A w filmie to rozwinęli, że ta dorosła córka przyjeżdża i jest też w tej drugiej linii czasowej razem z matką, chociaż się nie dogadują, bo trochę się nie zrozumiały chyba, e, jeśli chodzi o ich przeszłość. Natomiast John Allen, ja ci powiem, że przez cały dwa odcinki, ja się zastanawiałem, skąd ja ją znam, przyjrzałem całą filmografię. Nie mogłem załapać, skąd ja ją kojarzę. Tymi przed chwilą napisali, że ona grała z kolei w dobrym małżeństwie, czy też dobranym małżeństwie główną bohaterkę żonę seryjnego Mordercy. I dla mnie spoko. To są postacie. Znaczy Amanda na razie ma tutaj w sumie nie wiem, czy mało do zagrania, bo też ma sceny i mocne, i, i jest po jednej stronie rzeczywistości, i po drugiej stronie, ale jednak często gra tutaj w tą postać w katatonii. Ale, ale nie, no spoko. Pasuje mi jak najbardziej Jennifer Jason Lee również, um, ale no, no nie mam tutaj więcej do powiedzenia na ich temat. Nie wiem, czy ty się chcesz rozwinąć, czy do panów mam przejść. Wiesz, to krótko. Ja obydwie te panie lubię. Tu mnie trochę zszokowało, jak zagrano taką stroną wizualną Joe Allen, bo no to już nie jest aktorka pierwszej młodości, ale ja jej w pierwszej chwili, jak ona jest... No właśnie wiesz, tutaj w... mocno widać, nie? Tak jak mówiłeś, że przy Lizzie i przy Skocie nie bawili się w to starzenie, tak tutaj w retrospekcjach zupełnie inaczej wygląda, nie? Tak, e... tak, 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 no. Niż to, co w, to, co w tej rzeczywistej, teraźniejszym linii czasowej. Ja dlatego właśnie w pierwszej chwili nie poznałem i dopiero wiesz, jak weszła pierwsza retrospekcja, mówię, kurde, to jest ona. I to mi dopiero wskoczyło z kolei wszystko na swoje miejsca, ale podoba mi się jak tutaj gra. No i Jennifer Jason Lee też ja ją bardzo lubię i w sumie na razie podoba mi się jak jest prowadzona ta siostrzana relacja. Jestem ciekaw, jak to będzie dalej no. poprowadzone, no bo to, to w sumie jest istotny wątek w książce, ale tutaj podoba mi się, bo, bo w zasadzie te interakcje siostrzane, one są bardzo istotne i one są umiejętnie wydaje mi się rozgrywane przez aktorki e, wszystkie, także, także to tutaj e, działa całkiem zgrabnie, a też e, dla śmiechostki Ci powiem, że tak jak ja sprawdzałem właśnie te aktorki e, pod kątem Kinga, e, jeszcze żeby się upewnić tych rzeczy, to z kolei widzisz, ja z Julian Moore przegapiłem, że ona przecież grała w nowej wersji Kelly, chociaż <laughs> ja oglądałem ten film, także, także no tak czasem to bywa, że człowiek zapomina o takich naj, najoczywniejszych rzeczach. Mm -hmm. No dobra, i mamy jeszcze dwóch panów, e... Pierwszy to jest, kurczę, zapisałem sobie dość krzywo nazwisko: Ron Kepes-Jones. Nie, nie mam pojęcia, może źle to mówię. On gra profesora Dashnilla. Czyli tego Impotebila, który chce tak bardzo odzyskać, to znaczy wyciągnąć od wdowy z zmarłego pisarza, jego niepublikowane prace, notatki i tak dalej, profesora z Uniwersytetu, który odbija się jak od ściany. Tutaj to jest w sumie bardziej umotywowane, jeszcze, jeszcze bardziej w, te, w tym serialu, bo mają wspólną przeszłość, czego w książce nie było chyba, jeśli dobrze pamiętam. E, natomiast, e, no on, on gra spoko. Ja do tego aktora kojarzę z kilku ról, chociażby w Luku Cage'u ostatnio e, go widziałem. Natomiast e, tego już wariata pełną gębą, czyli Jima Dooley'a, którego wynajmuje w pewnym sensie profesor Dashniel. W sensie nie płaci mu, ale to są dwaj fanatycy Scotta Landona, dogadują się ze sobą, no i tak jakoś zawiązują taki pakt, że jeden pomoże drugiemu odzyskać tę pracę. gra Dane Dehan. Którego się trochę obawialiśmy w poprzednim podcaście, bo on w zasadzie wszędzie gdzie gra no to gra taką rolę. Tutaj jest do kwadratu, czy też do potęgi kolejnej, bo gra już naprawdę takiego wariata pełną gębą. Eee, mnie się podoba, nie uważam, żeby był przerysowany. Eee, trochę szkoda, bo aktor no, to już jest szufladka, on już chyba z tego nie wyjdzie, no, nie tak, wyobrażam się tego w innych rolach. Chociaż nagrywał no, w innych rolach, o czym mówiliśmy tydzień temu, ale tutaj to już gra, naprawdę takiego wariata jeszcze nie grał. A to, a to wszystko, jak dla mnie, nie, mówię, nie jest przerysowane, bo ja wiesz, ja sam jestem fanatykiem, więc nawet go czasami rozumiem, jak stoi gdzieś tam pod domem, byłym domem pisarza i sobie patrzy. No później jego reakcje już są szalone, nie? Jak, albo chociażby w bibliotece, gdy czyta sobie książeczkę ulubioną z dzieciństwa Scotta Landona, też rozumiem do pewnego momentu, nie? ale podobnie. Mi się fajnie. Ja, ja tu w ogóle nie mam zastrzeżeń do obsady. Na, na, na tym etapie te sześć ról, które widzimy głównych, jest jak dla mnie świetnie dobranych. No, on przede wszystkim fajnie gra, bo on nie jest przeszarzowany. Bo ja się najbardziej obawiałem tego, że on, wiesz, będzie takim wariatem, ale będzie takim wariatem, powiedziałbym, bardzo ekspresywnym. Wiesz, gdzie będzie prezentowane bardzo dużo jego jakichś emocji i, i, i w takim kierunku ja się bałem, że wiesz, że oni z niego zrobią takiego wariata trochę właśnie komiksowego wręcz. A on tutaj jest takim zimnym socjopatą. I w sumie to mi gra, nie? że on jest właśnie taki na, póki co spokojny, niby wyważony, niby taki wręcz przyjacielski, ale w zasadzie w każdej scenie, w której się pojawia i wchodzi w interakcję z którąkolwiek z postaci, no to, to widać, że to jest po prostu gość, który się urwał z choinki, i, i po prostu lepiej mu nie wchodzić w paradę. Także no, ja się pod tym podpisuję. To aktorsko jest naprawdę dobrze zrealizowany. Serial, dobrze prowadzeni są ci aktorzy, także, także no oby tak do końca. Okej. Okay. Na wyróżnienie zasługuje strona wizualna tego serialu, i to jest e, ogromny plus. Od pierwszych w zasadzie zdjęć, od pierwszych scen e, ten serial wygląda fantastycznie. Te sceny w tym basenie przed domem, e, kolorystyka, paleta barw, jaka tam jest. E, tutaj, tutaj w sumie chyba całkiem spore nazwisko odpowiada za zdjęcia, które ma, który ma na swoim koncie całkiem e, sporo e, dużych filmów. I, i to widać. Tutaj naprawdę po, po, od tej strony jest świetnie. Natomiast powiem Ci, że od strony muzycznej mnie męczył trochę ten serial, bo on jest w ogóle ciężki i męczący, a jeszcze te, te skrzypce, jak słyszałem te, że nie wiem, czy to skrzypce, no jakiś tam smyczkowy e, m, instrument, to tak mnie trochę, ale to wiesz, to może też moje samopoczucie <laughs> było już ciężkie, gdy oglądałem ten serial. Nie, 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 nie że jakiś wielki minus, nie, ale, ale jakoś tak na mnie oddziaływała bardzo negatywnie. Nie ta muzyka? A w sumie to zacznę od muzyki. Mi się nawet podobała, nawet próbowałem namierzyć, kto odpowiadał za dźwięk, ale tylko znalazłem póki co tam autora tego głównego tematu muzycznego. Nie wiem, czy on odpowiada za cały soundtrack. On mi się ogólnie podobał, natomiast momentami mam wrażenie, że nie do końca gra, ale ja mam troszeczkę problem w ogóle z tonacją tego filmu, tego filmu, tego serialu, to, to jak to jest prowadzone. W tym sensie, że wiesz, tutaj nieraz mamy bardzo spokojne, długie ujęcia. Z jakimiś zbliżeniami na twarze, postaci, mało dialogów, i na to wchodzi ta muzyka. Czasem mam wrażenie, że to po prostu nie, nie działa tak, jak sobie twórcy zamierzyli, chyba przynajmniej na mnie nie działało w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o tę stronę wizualną, to w 100% się podpisuje. Ja póki co jestem zachwycony, i tutaj być może faktycznie, właśnie to, że mamy na stołku reżyserskim tego konkretnego pana. To może tutaj nam dużo robić, właśnie we z autorem zdjęć, to co wspominasz, bo raz, że czuć, że to, to jest taki kinowy rozmach i podejście takie do zdjęć, do, do prowadzenia tego całego planu poszczególnych sekwencji, ale to, co mi się właśnie też bardzo podoba, to jest to, co podkreśliłeś, czyli kolory i to raz utrzymana tonacja poszczególnych scen, bo, bo bardzo mi się to podoba, jak oni to prowadzą, a dwa też, jak to jest umiejętnie rozgrywane w takich detalach, nie? gdzie mamy często istotny, nie wiem, strój, jaki Lizzy ma na sobie w odcięciu do na przykład tego, co jest na zewnątrz. Takie, takie wiesz, takie, wszystko jest przemyślane, nie? To, mhm. Czasem mam wrażenie, że to twórcy o tym zapominają, czy nie przywiązują do tego aż tak wielkiej wagi, a tutaj czuć, że ta strona, właśnie stricte wizualna, ona ma wywoływać określone efekty, określone emocje, i akurat to nam nie działa. To, to mi się bardzo podobało. Szczególnie też. Że... Moim zdaniem póki co świetnie wypadają te zdjęcia czy te sekwencje na księżycu BUJA. No, bo ja absolutnie nie miałem wyobrażenia, jak oni to mogą ugryźć. Jak to mogą poprowadzić, a póki co bardzo mi się to podoba, naprawdę. Wszystkie no, te elementy, jest. które nam tutaj mhm. pokazali, to jest zrobione bardzo dobrze, i to jest zrobione bardzo dobrze, tak w kontekście takim fabularnym, powiedziałbym, tego co widzimy, jeżeli chodzi już o sam księżyc. I też jest kilka takich fajnych patentów, które akurat moim zdaniem całkiem nieźle się sprawdzały, jak tam mamy ten księżyc, na przykład w basenie, w którymś w momencie w tym drugim odcinku, czy czy takie przenikanie tego księżyca gdzieś tam jakby przez rzeczywistość czy przez pamięć Lizzie, to, to naprawdę wypadało bardzo dobrze. Także ja no, czekam na, na więcej księżyca Buja, no bo to, to... czuć tutaj do rękę ludzi, którzy się znają na swojej robocie. Mhm. No ten staw jest fantastyczny. To jak ci ludzie siedzą i, i mamy właśnie tych ludzi, którzy siedzą już długo i wyglądają jak, jak jakieś, nie wiem, nie wiadomo co, bo to tak, jak takie, jak, na zdjęciu to trochę jak trupy, ale to tak jest zamazane, ledwo widoczne, a, a ci ludzie, którzy są pokryci tą firaną jakby, zas, no firanką taką, bo to tak było, że, że, że oni coraz bardziej się jakoś zatracają, za, zapominają, z, z, zasi, 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 nie wiem słowo, zasiadają tam, zasiedzają, nie wiem, У меня добра, неважно. I, I to świetnie wygląda. Te postaci przykryte tą firanką, które się co jakiś czas odzywają gdzieś tam, to o, aż, aż aż takie e, dreszczyk przebiega. A do tego mówię, to jezioro, ten księżyc odbity w, w stawie na księżycu, buja, ten, te, ten statek, który tam widzimy, ta, roślinności to na razie nie ma zbyt wiele. Długaśnik. W pierwszej chwili mówię, o Jezu, jak mi go pokazali w pierwszej chwili, to tak kurczę, po co? Nie, nie pokazujcie tego jeszcze, ale. Albo w ogóle może nie pokazujcie, ale w sumie nie wiem. No chyba też jest okej. Okay. Ja, ja powiem ci, że jak się kończy drugi odcinek, to chyba z, z pięć razy go cofałem, żeby spauzować w odpowiednim momencie, e, żeby zobaczyć z czego ten długaśnik jest zrobiony. Bo, bo, ja nie, tak, bo tam jest taka tego migawka na sam koniec, mhm. na zbliżeniu długaśnika. Czy to są ludzie, czy on jest. No i tak to wyglądało. Z, 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 tak no, złożony z ludzi, ale jak, jak w końcu spauzowałem, to, to wydawało mi się, że chyba nie. E, no, no nie wiem, na razie nie mam zdania, jeśli chodzi o długaśnika, ale cały ten Księżyc Buja świetnie wygląda. No to, to, to się zgadzam. I, I to drzewo miam, miam też, chociaż na, na razie było to przez chwilę. No. E, kolejny odcinek, trzeci, będzie pod drzewem e, miam, miam czyli tam będzie, będzie pewnie to dłużej. Ale to, jak dotknąłeś kwestii długaśnika, to w sumie około tego tematu ja bym chciał jedną rzecz wyróżnić. Szalenie mi się podoba, że polska wersja językowa jest zrobiona na bazie książki w tym sensie, że zachowano... No się nie, tego nie obawiałem, to zastanawiałem uwagę. się, czy tak będzie. E, mhm. No właśnie też się nad tym zastanawiałem, ale chciałbym to celowo wyróżnić, bo moim zdaniem to jest świetny patent, bo raz, że my żeśmy chwalili są warstwę językową, że, że tak jak nie do końca wiemy, no teraz akurat mamy okazję poznać, jak to wypada w oryginale, no bo wszystkie te określenia słyszymy wypowiadane ustami postaci po angielsku, a tylko napisy mamy po polsku, ale bardzo mi się podoba właśnie, że zachowano spójność z Książką, że wiesz, że nie mamy takich manewrów jak było z mroczną wieżą początkowo, nie, że co książka, to, to pewne elementy mhm. były inaczej tłumaczone. Także to, to jest super patent I, i fajnie, że ktoś na to zwrócił uwagę, że ktoś sięgnął po, po książkę i, i te wszystkie dziwaczne sformułowania językowe to, to też w serialu dostajemy właśnie w naszej wersji językowej w ten sposób. No, no, się zgadzam całkowicie. Bo ja się też obawiałem przed seansem i się zastanawiałem, czy się nie pogubię. Bo, bo podejrzewałem, że mogą zostawić oryginalne nazwy na przykład, albo w ogóle jakoś po swojemu. Dobra, ale jak wspomniałeś o motywie przewodnim muzycznym, to mi przypomniałeś o czymś, czego sobie nie wynotowałem, czyli czołówka. Bardzo mi się podoba. Ja w sumie podejrzewałem, że raczej stawiałem, że nie będzie czołówki, bo teraz się raczej w serialach nie robi czołówek. Albo jeśli się robi, to właśnie jakieś takie artystyczne, dziwaczne, często za długie. Ta, 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 ta nie jest za długie. Chyba. Ta, ta jest akurat tak idealnie. Mam wrażenie, że nie będę jej przeskakiwał. Tak jak to na przykład było nie wiem, z Marvelem w Netflixie, którym też się wszyscy zachwycali, że jest taki właśnie artystyczny, a, a po kilku odcinkach człowiek przeskakiwał e, czołówkę, bo, bo już na nią się nie chciało patrzeć. Tutaj na razie na razie po tych dwóch odcinkach, a widziałem ją w sobie więcej razy, bo sobie ją kilka razy puściłem, tak, e, bardzo mi się podoba. No, ja się tylko mogę pod tym podpisać, tu już nic nie dodam. Fajna, fajna czołówka. Yy, trochę mnie zaskoczyło, że ona jest w sumie taka długa. Ty mówisz, że ona nie jest długa, ale no, ona ma tam z minutę 15. To wydaje tak? mi się, że jak na obecne standardy Kurczę. to. No, no tak, zwróć uwagę, jak następny odcinek będziesz odpalał, e, e, bo ja przyznam się szczerze, że średnio miałem czas na obejrzenie w spokoju tego drugiego odcinka i ja dzisiaj przeskoczyłem tą czołówkę. No, Wiesz, to mi się wydawało wyśród trzeba, bo ja pamiętam te marvelowe czołówki to były chyba na 7 kliknięć takich. Znaczy, wiem, że można kliknąć skip intro, ale chyba w aplikacji nie mogłem, czy coś takiego. I, i, i pamiętam, że klikają chyba 7 razy po 10 sekund tak szybko. Ymm, to, no, wydawało no, no to mi się podobało. No bo mówię, jeżeli tak dobrze mi się wydaje, to właśnie minutę 15 czy minutę 20, ale to ja tego absolutnie nie mówię w kategoriach negatywnych, no bo ona jest pomysłowa i bardzo fajnie zrobiona, także, także tutaj akurat to też na plus można serialowi zapisać. Mm -hmm. I tu też mi się bardzo podoba ten księżyc odbity w kałuży. Mm -hmm. Jest taka tak, jedna scena, świetnie. jak ta marionetka stoi i jest ten księżyc. Też, też fajna rzecz. Dobra, pochwaliliśmy, pochwaliliśmy, czas przejść do fabuły. A o fabule to już pewnie niewiele, bo e, ja ci powiem, że e, miałem tak mieszane uczucia oglądając to. Znaczy, ja jestem ostatecznie na tak, ale oglądając to miałem bardzo mieszane uczucia, bo czasami, tak jak mówisz, jest kurcze. Aż nudno. Ja, ja tak się zastanawiałem, czy gdybym. Bo, bo, bo to jest takie moje częste pytanie na początek, jak oglądam Kinga. Czy oglądam go dlatego, że to jest ekranizacja Stephena Kinga, czy faktycznie mi się podoba? I przez kilka lat było tak, wiele lat, że oglądałem tak trochę z przymusu. Ostatnimi czasy, wiesz, Outsider, Castle Rock, nawet Pan Mercedes, to były seriale, które oglądałem, bo mi się podobały, nie? A tutaj się zastanawiałem. Wydaje, wydaje mi się, że gdyby to nie była ekranizacja Kinga, to ja bym chyba nie przetrwał pierwszego odcinka. Ja bym chyba wyłączył. Chyba, że ta wizualna strona by mnie jakoś za Zachwyciła na tyle, żeby zostać, ale wydaje mi się, że ja bym nie został, bo po pierwszym odcinku e, ja nic nie wiedziałem. Znaczy, ja no, ma, jestem na bieżąco z książką, więc wiem do czego to zmierza, ale wydaje mi się, że jak ktoś nie, jest, jak ktoś nie zna, to nie będzie wiedział kompletnie nic po tym pierwszym odcinku. Jest, to, to, to jest totalnie niezrozumiała rzecz, ale z drugiej strony, czy to jest minus? Bo w książce, tak jak mówiliśmy, przez pierwsze 60% czy więcej też nie wiedziałeś nic. A ostatecznie powiedzieliśmy, że to jest jedna z najlepszych książek Stephena Kinga nie? dla nas. Trudna, wielu się odbije, ale, ale nam się podobało, więc podejrzewam, że z tym serialem może być podobnie. Wielu się odbije, ale no, ostatecznie może to, 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 to wybrnie. No ale no nie wiem, mam, mam przejeżdżać przez Fabułę, co my widzimy w tych dwóch odcinkach. Wiesz, to, to, to jeszcze to tak to jest ogólnie, rzecz. ja ci powiem, że ja, ja mam trochę problem z dwoma rzeczami. To, to, co mówisz, czyli ta niejasność tego pierwszego odcinka, to wydaje mi się, że dobrym posunięciem było to, że dostaliśmy dwa odcinki na początek. Bo ten drugi odcinek no myślę, już że to dosyć było. mocno. Tak, tak, no mówię, że wydaje mi się, że to był dobry, dobry ruch, bo ten drugi odcinek już mocno idzie w określonym kierunku. I pewne rzeczy, które totalnie były niejasne w, z perspektywy pierwszego odcinka, one trochę nabierają sensu. Natomiast, nawet patrząc z tej perspektywy, i nawet patrząc z perspektywy tego, że jestem świeżo na książce, po książce, no to ja ci powiem, że ja mam jednak wątpliwości duże co do tego, jak to jest wszystko prowadzone. Dlatego, że wydaje mi się, że raz King. Po, ponownie tak jak powiedziałeś na początku chyba nazbyt literalnie trzyma się książki bo tutaj mam wrażenie że po prostu niektóre rzeczy to są jeden do jednego mamy pewne te zmiany właśnie są pewne przesunięcia jakby czasowe w stosunku do tego jak to było rozpisane w książce Wydaje mi się, że pewne rzeczy są troszeczkę szybciej, trochę jest to uładzone, tak żeby to było czytelniejsze, ale wydaje mi się, że i tak trzyma się właśnie na tyle, na ile może się trzymać kurczowo tego wszystkiego. I mam wątpliwości właśnie co do tempa i budowania scen. Dlatego, że wiesz, też dywagowaliśmy przed tygodniem, jak oni w ogóle mogą do tego podejść w kontekście tego, że mamy tutaj te retrospekcje, te, te kwestie z, i, i z przeszłości, z dzieciństwa, z Talandona Landona i z przeszłości z i Lizi i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, pomimo tego, że twórcy próbują się bawić właśnie chociażby tą stroną wizualną, gdzie mamy te retrospekcje czasem jako takie przenikające się sceny, czy, czy retrospekcja nie jest taką retrospekcją, jaką rozumiemy, że mamy, nie wiem, na przykład 5 minut sceny w przeszłości, tylko to jest tam jakaś mm -hmm. króciutka migawka w obrębie sceny, jakiejś, która się rozgrywa tu i teraz. Ale na ten moment, tak jak ty mówisz, żebyś wyłączył, to mnie to męczyło mocno. I ja ci powiem, że przysypałem na tym pierwszym odcinku, przysypiałem strasznie na tym drugim odcinku. I to znowu może być tak, że ja jestem zmęczony ostatnio, ale, ale i tak wydaje mi się, że po prostu tu jest pewien problem z tempem, i z budowaniem jakiegoś takiego napięcia. Tak, żeby widza przytrzymać, bo wiesz, mówiliśmy o tym, że książka jest niejasna, że książka przez długi okres czasu kręci się wokół różnych tematów i my nie wiemy do czego zmierza, ale wydaje mi się, że jednak, wiesz, z perspektywy książki tam było łatwiej, bo mieliśmy dużo myśli, e, e, Lizji, e, dużo e, mieliśmy jakichś tam takich scenek pobocznych, które nam obudowywały całą tę akcję i to napędzało ciekawość. A tutaj. Szczególnie ten pierwszy odcinek rzuca widza na bardzo głęboką wodę, bo w zasadzie dostajemy większość tych głównych motywów, właśnie, które się będą przewijać, czyli właśnie bafy, dostajemy księżyc, buja, dostajemy ten, jakieś poplątane relacje rodzinne w obrębie rodziny Lizi i to umoczenie Scotta też w te, te relacje siostrzane. I tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze ten, ten wątek tego psychopaty. I po prostu no póki co, no nie wiem, to tak jak powiedziałeś, że być może będzie tak, że my dopiero po serialu będziemy w stanie ocenić, czy, czy King się jednak wybronił, czy nie. Jakbym miał oceniać tylko po tych dwóch odcinkach, to ja bym powiedział, że na razie się średnio broni. Że wydaje mi się, że jednak tutaj to powinno być, z, powinniśmy inaczej trochę podejść do, do przełożenia tej książki. Szczególnie, że właśnie, no wiesz, mamy, widać gości, którzy czują stronę wizualną, dobrze jakby czują ten, ten klimat, i wydaje mi się, że gdybyśmy troszeczkę okroili tę taką dosłowność przenoszenia jeden do jednego to dałoby się to zrobić po prostu z takim większym trochę może dynamizmem z jakimś większym napięciem bo tutaj wiesz te sceny niektóre są mocne no wszystkie sceny z dulejem działają i one są naprawdę mhm. takie no emocjonalne, te sceny, sceny siostrzane też moim zdaniem właśnie działają, ale już na przykład te sekwencje właśnie kiedy Lizzy się snuje po domu i różne rzeczy jej się przypominają i tak te migawki nam wskakują tu z przeszłości, jej jakieś rozmowa z kota, tu z tego postrzelenia go na tym kampusie, tutaj coś jeszcze innego. No nie wiem, do mnie to nie do końca przemawia. Mm. Czy w ogóle mi się wydaje, ja, ja oglądając ten serial, zastanawiałem się, czemu on leci y, tydzień po tygodniu. Bo wydaje mi się, że historia Lizy to jest taka opowieść, która jednak powinna być wrzucona w paczce. Y, niekoniecznie do obejrzenia, wiesz, na raz, nie, do zbinżowania, bo to jednak ciężka rzecz, y, ale, ale także. To, to, to jest taka historia, że kurczę, nie wydaje mi się, że, że to jest dobry pomysł, oglądanie co tydzień odcinka. Um, no przynajmniej tak, takie ja, jest moje zdanie. E, ja się zgadzam z tym, co mówisz. E, w tym pierwszym odcinku jest masa rzeczy, co kompletnie nie wiemy, e, do, do czego to przypiąć, o co tutaj chodzi. E, podobało mi się na początku to, że właśnie nie ma tych retrospekcji takich klasycznych. Oczywiście, na przykład w drugim odcinku trzeba było dłuższą opowieść e, dać z przeszłości, no to ona jest, nie? Ale, ale, gdy, nie, gdy to nie jest taka konieczność, to jest właśnie to przeplatanie. takie, nie, nie, to, to nie jest ta losowość, że 10 minut tu, bach, 10 minut tam, 10 minut tu, 10 minut tam. Tylko faktycznie te pierwsze sceny, jak ona jest w basenie, takie fajne przepływanie. Także widzimy cały czas jej reakcje, jej emocje na te wspomnienia z teraźniejszości. To jest spoko, ale mówisz, że trzyma się jeden do jednego, tylko że ta książka jest ciężka do przetworzenia inaczej, tak żebyśmy my ją rozumieli w filmie. Wydaje mi się, że niemożliwe, ale wydaje mi się też, że tak jak ty mówisz, że niektóre rzeczy przyspiesza, i to może ułatwia. Ja właśnie nie jestem pewien, czy to ułatwia, czy to nie utrudnia, bo. Tu są już takie sugestie, że no, mamy wyraźnie pokazane, jak e, Scott wlewa tę wodę ze stawu ze swojej buzi, to jest przedziwaczna scena, e, Amandzie, i on tak leczy w przeszłości tą wodą mm -hmm. z księżyca tak, Buja. Tak. Wydaje mi się, że to było gdzieś tam pod koniec książki, albo tak. przynajmniej w no, połowie. No, no, to to była jedna z, ja bym z takich istotniejszych rzeczy, właśnie, które już nam mówiły, do czego to wszystko zmierza, i to już było na pewno grubo za połowę. Mm -hmm. Znaczy, wiesz, możliwe, że były też w książce takie sugestie. Ja tego nie pamiętam, nie? Może były takie pojedyncze rzeczy, bo tutaj mamy przecież już ojca, który się tnie, a to jest przecież tam po 10 godzinach książki. Ale możliwe, że też były sugestie gdzieś tam wcześniej powiedziane, że on się nacinał, nie? Mamy. Yy, yy, pamiętam, jest taka jedna w ogóle retrospekcja w, w pierwszym albo w drugim odcinku, też kilkusekundowa, gdzie siedzą sobie na łóżku i Lizzy mówi do niego, że, że tam do do Scotta, że kochałeś go, tak, kochałem go, to on wymyślił tę zabawę w Buffy czy coś takiego i koniec. Nie? I my nie wiemy totalnie o kogo chodzi. Nie? To znaczy, ja wiem, że chodzi o brata, nie? Ale, ale oglądając to, to w ogóle o, o co chodzi, nie? Jakbyś, jakbyś nie wiedział, nie? oglądając na czysto, z czystą kartą, o kim oni gadają, kogo ty kochałeś. Nie? E, tam później też się chyba pojawia słowo pol, to też nie wiadomo kto to jest. No wydaje mi się, że naprawdę to jest niezły chaos, tylko że ja nie pamiętam początku książki, bo ona też była ciężka. Możliwe, że tam też były powrzuty tak, możliwe, że wcale King nie przyspieszył, tylko pow, tam też były powrzucane takie sugestie, na które może aż tak nie zwracaliśmy uwagi, tak jak to teraz wiesz. My, będąc na świeżo po książce, zwracamy uwagę w serialu. Nie? E, no, szkoda, że nie mamy tutaj kogoś w tej naszej rozmowie, kto nie czytał książki. To by, by było e, takie zupełnie inne spojrzenie nie? Na, na, na ten serial. Ale ja się ogólnie zgadzam z tobą, że czasami tempo jest ciężkie i naprawdę czasami 15 minut o kurde, nie e, miałem. Czasami, czasami jest spoko, ale no jest to serial bardzo niezrozumiały, i, i dlatego ja uważam, że on powinien być w paczce że to powinna być decyzja odbiorcy że kurczę, ja nie chcę czekać tydzień, oglądam teraz następny odcinek, a następny jutro i nie wiem, w tydzień skończę ten serial i go zrozumiem i fajnie, historia mi się zamknie a nie za dwa miesiące. No tym bardziej, że tutaj, wiesz, ja jeszcze początkowo sobie dywagowałem, że być może im zależało na takim y, efekcie, że ludzie będą sobie trochę dyskutować, na przykład y, odcinek po odcinku, ale przecież po paru sekundach sobie od razu się palnęłem w łeb, no przecież to jest na podstawie książki, więc co tu dyskutować, no tutaj nic nie, no. nie, nie zmienią jakoś, nie wiesz, nie, nie, nie będą kombinować, a ja też y, nie sądzę, żeby po prostu ktoś, kto książki nie czytał, to jeżeli będzie miał problem ze zrozumieniem czegoś, no to też pewnie zaraz wuj Google zapyta o co chodzi, mm -hmm. więc pod tym kątem to jest dziwny zabieg. Pewnie faktycznie nawet Netflix miał Dark, nie? Netflix miał Dark, który, był serialem faktycznie takim, który można by dyskutować i który można by oglądać przez dwa miesiące. Chociaż kurczę, jak ja bym go oglądał dwa miesiące, to by chyba, chyba, odpadł, bo bym chyba o wszystkim już zapomniał, co tam było. Dlatego, dlatego się cieszę, że Netflix Dark wrzucał właśnie. W w paczce, chociaż Darek był 100 razy bardziej skomplikowany niż, e, niż historia Elizy, i też ostatecznie 100 razy bardziej skomplikowany, bo jednak historia Elizy okazuje się ostatecznie wcale nie taką skomplikowaną historią, tylko po prostu jest tak przedstawiona. No właśnie mówię, ja tu trochę mam na razie mieszane uczucia, ale też mam mieszane uczucia, bo ty w którymś momencie użyłeś takie sformułowania, że czasem się zastanawiasz, czy oglądasz serial, bo booking, czy dlatego, że ci się podoba. Ja trochę nie wiem do kogo ten serial tak naprawdę jest skierowany i to jest też taki mój trochę problem, że na przykład, wiesz, ja czasami mam tak, że przez to, że my nagrywamy te podcasty, to ja się zastanawiam na przykład przy jakimś tam dziele popkultury, komu ja bym to Polecił na przykład, nie? Czy, czy wiesz, czy dla, mhm. dla kogo jest, jest to skierowane? I na tym etapie też nie umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie. No bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś czytał książkę, to na razie no, no nie wiem, no dostajemy plus minus właśnie jeden do jednego to, co widzieliśmy w książce, mhm. tylko no, w ramach ruchomych obrazków. Jeżeli ktoś z kolei nie czytał książki, no to, to z kolei, no to co wszystko rozmawiamy przez te ostatnie 10 minut, no to jest fabularnie na razie dosyć dziwnie prowadzone wszystko. I, i nie wiem, czy to z kolei nie będzie działało tak, że jeżeli ktoś właśnie nie zna materiału źródłowego, to się od tego po prostu nie odbije i już nie wróci do, do no, serialu. Ale wiesz, do ja znam tych dużo kolejnych ludzi, odcinków. którzy się odbiło od książki, nie Znam dużo ludzi, co się odbiło od książki no, i, też i, i, i ta książka ma bardzo złe opinie. I wydaje mi się, że właśnie, no kurczę, no przydałby się ten głos osoby, która nie zna książki. Wydaje mi się, że to będzie taki serial, tak jak książka, że się masa ludzi od niego odbije, a, ale niektórzy dotrwają do końca i może będą zadowoleni. I to, to jest, wydaje mi się, że to jest serial dla, dla ludzi, którzy wolą seriale niż książki oglądać i po prostu poznają tę historię. Szczególnie, że ta książka jest do, dodatkowo pisana trudniejszym językiem yy, i, i się d, u, łatwo odbija. Niej odbić. Nie wiem, ja mam wrażenie, że to jest po prostu, tak jak mówisz, jeden do jednego książka. I, i jak ktoś woli seriale, no to to, to będzie dokładnie te same uczucia miał, co my mieliśmy czytając książkę, oglądając ten uh -huh. serial. E, także staram się na to patrzeć tak, że wiesz, że, że nie, że, że mówić, że nic nie zrozumiałe, bo, bo w książce też było nic niezrozumiałe, nie zrozumiałe. No tak, I tak, to tak, może tak, się tak. podobać uh -huh. ludziom, to się może niektórym ludziom podobać, ale podejrzewam, tak, tak jak z książką. Tak jak wiem, że od książki się dużo ludzi odbija, ciężko mi tę książkę polecać, bo, bo wiem, że ona się wielu ludziom nie spodoba. Tak samo z tym serialem. Ciężko mi go polecać i wiem, że wielu ludzi się odbije. E, a, a jeszcze, no mówię, no ten Problem, że on no to, to się nie okaże jakoś bardzo skomplikowane, ostatecznie. Nie? To jest raczej no prosta historia. Znaczy to, to, co mi się na razie podoba i w sumie bym nawet chciał więcej może tego, to właśnie klimat, który się momentami udaje tutaj wykreować, bo to, co mi się tak bardzo podobało w tej powieści, to to, że właśnie mieliśmy taki ten melancholino, taki podszyty, nie wiem, jakąś taką stratą klimat, który się wlewał z tej książki i ona naprawdę potrafiła we mnie wywołać silne emocje momentami. I tutaj na razie w tych pierwszych dwóch odcinkach to mówię, takie mamy tylko elementy, które wskazują, że to może w którymś momencie zaskoczyć, bo mamy tutaj parę takich sekwencji, które na mnie też zrobiły wrażenie właśnie takie. Od, od tej strony, takiego fajnie zbudowanego klimatu, gdzie wiesz, gdzie mamy spójność, gdzie, nie wiem, Julian Moore dobrze gra, czy odgrywa emocje, bo na przykład to jest jakaś wiesz, scena z tymi mikroretrospekcjami, fajnie to wygląda wizualnie, i no to wszystko potrafi w niektórych tych momentach zbudować. Fajny klimat, no tylko, to, no mówię troszeczkę, na razie mam wrażenie, że tutaj no, czegoś mi jeszcze brakuje, nie? Być może to się wszystko rozwinie, być może to złapie jakieś takie właśnie dobre, dobre tempo, i, 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 i wiesz, i to wszystko zacznie nam się ładnie zazębiać i będzie lepiej trochę prowadzone. No, na razie, tak jak pewnie byśmy rozmawiali o po, po pierwszych wrażeniach po 30 czy 40%, procentach książki czy tam nawet 25 a tak jak przy serialu to też byśmy dywagowali że to może być bez sensu więc mówię no ja, ja naprawdę jeszcze i na tym momencie na ten moment jestem bardzo ostrożny pod kątem tym fabularnym no, na pewno jest to właśnie jeden z tych seriali gdzie czuć pieniądze czuć nazwiska że to, że to nie są przypadkowe osoby i przed i za kamerą no i w sumie dla mnie to jest też jakby interesujący przykład serialu bo no nie wiem, kto poza tutaj właśnie Apple byłby w stanie rzucić na, na tego rodzaju produkcję kasę i to pewnie nie małą, patrząc na te nazwiska. No, bo to jest karkołomna decyzja, i z tych pierwszych dwóch odcinków to, to dla mnie już ewidentnie widać, że tak jak rozmawialiśmy trochę, że to jest trochę dziwny pomysł, żeby to przekładać na telewizyjny format, no to, to już czuć, że, że to po prostu naprawdę będzie jakoś tam unikatowa rzecz myślę, w tym świecie seriali na pewno, nie? A tu pewnie jeszcze budżet urósł, bo przecież ten serial na Dobry Rok był wstrzymana produkcja, bo czegoś tam nie dograli, nie? bo ten serial już, już miał lecieć przed pandemią. Był prawie skończony wtedy. Eee, ja trochę się jeszcze obawiam tego właśnie przyspieszania. Bo tak jak powiedziałem, trzeci odcinek, który obejrzymy za chwilę, ma tytuł Spotkanie pod drzewem Niem, jeśli dobrze pamiętam a uh -huh. to jest y, rzecz, która w książce była w drugiej połowie i, i nawet chyba mówiłeś w naszym, przy naszej rozmowie o książce, że to nawet za szybko, że można to było zostawić gdzieś tam na końcówkę, uh -huh. te emocje. Chyba, chyba to tak, o tym tak. mówiłeś, bo przecież to będzie to będzie potężna bomba rzucona. Ta, je, jeśli oczywiście, no, to faktycznie będzie wszystko nie? w tym odcinku. Ta cała rozmowa, którą przeprowadzili pod tym drzewem i cała opowieść y, Scotta, bo możliwe, że nie. Możliwe, że, 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 że tytuł mnie trochę zmylił, a to zostanie na później znaczy, pr przekazane. Ja, ja no, ale taki... że to zostanie na później. Nie, nie sądzę, żeby to już Myślisz? dali na tym etapie. Mhm. Myślę, że to, wiesz, będzie, no. będzie któraś z tych, tam na wcześniejszym etapie książki, Liz sobie przypomina, że, że oni byli tam w którymś momencie właśnie pod mhm. tym drzewem. I wydaje mi się, że to będzie tylko, tylko wiesz, taka sekwencja, taka ta słodka, nie? Że, że po prostu oni się tam przyniosą, szczęśliwi i spędzą sobie kilka godzin pod drzewem Niamnam, ale jeszcze, jakby tego, co najważniejsze, jeszcze nam nie zaserwują, wydaje mi się. Dobra. Hm. No, to co więcej. <laughs> Nie ma tu chyba, chyba co wchodzić w, w te w szczegóły fabularne, bo, 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 bo na chwilę obecną te dwa odcinki niewiele pokazały. To, to, to są raczej rzucone okruszki. No dobra, to to chyba będzie wszystko. No, ja, no Możeś smaczek ma fajny rzucić. No właśnie, no właśnie. Wyłapałeś? Mhm. O, proszę. Brawo. Mówisz książkę znaczy, dla dzieci, że... tak? Czy, no, czy, czy, czy no, no, coś no. jeszcze wyłapałeś? Nie, nie, no. nie. nie, Nic więcej tu chyba nie ma. Fajne to jest, gdy, gdy Jim, Jim on ma tak, Jim Duley tam ma ten swój monolog o tej książce i gdy ją pokazuje i okazuje się, że jest to Charlie Puff Puff chyba po polsku tak, tak. E, czyli fragment Brocznej Wieży pisany przez Beryl Evans, którego cały czas sobie w sumie polskiego wydania nie kupiłem. Cholera, mam nadzieję, że jeszcze jest dostępne. E, bardzo fajna rzecz, bo to jest w sumie właśnie książka dla dzieci napisana przez Stephena Kinga, wydana pod pseudonimem. Znaczy to nie jest... To jest fragment Brocznej Wieży, który został... który był książką dla... A, to skomplikowana rzecz, no ale fajne nawiązanie. <laughs> bardzo mi się podoba. Ciekawe, czy w sumie ja się zastanawiałem przez... przez te, w ciągu tego serialu, czy King tutaj się pojawi, czy będzie miał jakieś cameo, bo nic się o tym nie mówiło, a skoro pisał scenariusz i był na planie, to bardzo możliwe, ale no, już pierwsze nawiązanie mieliśmy, które było fajne. No i to tyle chyba. Pum. I to tyle. No i powiedz mi jeszcze teraz na koniec kluczowe pytanie, czy tradycyjnie za ten miesiąc z kawałkiem omówię z zupełnie inną ekipą cały sezon, <laughs> czy, czy planujesz dalej oglądać? Mam nadzieję, że wiesz jak jesteśmy po 25% serialu e, krótkiego, to, to akurat już tutaj tę historię e, o, o, spotkamy się w tym gronie, ewentualnie poszerzonym, jeżeli ktoś się skusi no, na, na oglądanie. Dobrze, Także tak. to będzie chyba pierwszy raz, chyba. <grywa> Nie, znaczy pierwszy raz w przypadku Stephena Kinga, bo, bo tam w Konglomeracie Nie, no jest, już takie jest, rzeczy jeszcze mieliśmy. jeszcze ten w Podkopułą po pierwszym sezonie też byłem, dopiero później A, rzeczywiście, odpadłem. rzeczywiście. No, tak, tak jest. tak. Dobra, No to podsumowując, jest to trudna rzecz do polecenia. I mamy bardzo mieszane uczucia I, i trzeba wiedzieć, że jak się już w to wejdzie, to chyba trzeba to do końca obejrzeć i moim zdaniem chyba warto poczekać jeszcze kilka tygodni i sobie to chyba obejrzeć jakoś bardziej w skondensowanej formie. No ale, ale może nie, może tu będzie zabawa, może to dla kogoś frajda, takie oglądanie co tydzień i, i gdzieś tam kombinowanie, co, co tu się może wydarzyć. Tak czy siak, no ja nie umiem podjąć decyzji, czy polecam ten serial, czy nie. No, ja, ja też nie. Wydaje mi się, że to może być jeden z tych seriali, gdzie właśnie lepiej trochę poczekać, aż to wleci w całości. Posłuchać na przykład naszej opinii i wtedy sięgnąć po, po cały serial. No, bo to też wydaje mi się, że to może mogą niektóre rzeczy lepiej działać, faktycznie, jak, jak to się tak wiesz, obejrzy w pacce, no ale, ale zobaczymy. No. Może jeszcze nas czymś King od tej strony scenariuszowej zaskoczy tutaj. i i się będzie chciał czymś pobawić, że wiesz, to, że leci to tydzień po tygodniu, ma jakieś tam też uzasadnienie i, i będzie to robiło jakiś klimat. No ale o tym się przekonamy wkrótce. Dobrze. To dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dzięki bardzo. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.